myśli. Bolesław Piasecki. Jest to publikacja przygotowana przez Instytut Wydawniczy PAX w 1983 roku. Składa się na nią zbiór 400 sentencji z powojennych publikacji oraz wystąpień Bolesława Piaseckiego, lidera stowarzyszenia PAX. Cytaty odnoszą się do tematyki społecznej, chrześcijańskiej, politycznej, jednak przede wszystkim w przystępny sposób ukazują czytelnikowi stosunek Piaseckiego do rewolucji społecznej, która miała miejsce w Polsce po 1945 roku, a także wskazują na jego intencje w prowadzeniu powojennej działalności politycznej. Myśli są swoistą syntezą dorobku publicystycznego Bolesława Piaseckiego w okresie Polski Ludowej. Praca jest szczególnie atrakcyjna dla czytelników, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z dorobkiem tej postaci. Ma ona także zasadniczy walor poznawczy. Stanowi udaną próbę zaprezentowania praktycznego wyważenia racji ideologicznych z pragmatyzmem zastanych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Zachęcamy do lektury. Biblioteka Pracy Polskiej.